Rozmawiamy z Tomkiem Wesołowskim i Sebastianem Błaszkiewiczem z firmy Empathy. Powiedzcie, co robicie na Internet Beta? Jak co roku organizujemy blok technologiczny po Empathy Internet Software House, czyli panel, w którym wszystkie prezentacje koncentrują się na technologiach. Oprócz tego jesteśmy partnerem konferencji, wydaliśmy gazetkę, pilotażowy numer naszej gazetki Imagine, w którym też piszemy troszeczkę więcej o konferencji. Jest wywiad z Mateuszem Tułeckim, z Piotrkiem Koniecznym, z Sebastianem. No i promujemy nasz roadshow e-commerce. Akademię Empathy, tak? Czyli już w przyszłym tygodniu w 5 największych miastach w Polsce zapraszamy do bezpłatnego udziału osoby związane z branżą e-commerce, zarówno z początkującymi przedsiębiorcami, jak i z tymi już doświadczonymi. Zaprosiliśmy do udziału w e-commerce, w roadshow, no, duże firmy, które troszeczkę będą pomagać tym przedsiębiorcom odnaleźć się na rynku, spojrzeć na ten biznes w taki sposób, żeby przynosił on większe zyski. I o tym też właśnie tutaj mówimy, zachęcamy do udziału też w przyszłym tygodniu. Poza tym przyjechaliśmy na imprezy. Jak się udała impreza wczorajsza? No, myślę, że w porządku, ale dzisiaj będzie lepsze. Wczoraj było ostrożnie i delikatnie, bo dzisiaj mieliśmy rano właśnie blok technologiczny i musieliśmy już tutaj rano przyjechać, wszystko przygotować. Natomiast jutro już nie mamy żadnych takich obowiązków oficjalnych, więc na pewno dzisiaj impreza będzie trwała dłużej. Co roku, na rowej. Wszystkie imprezy przechodzą do historii. Tutaj imprezy też charakteryzują się tym, że w ogóle cała konferencja, że spotykają się ludzie, którzy są dobrymi znajomymi, i to jest też taka okazja, żeby z niektórymi osobami spotkać się tylko raz jeden w roku i porozmawiać, wymienić doświadczeniami, no i przy piwie tak w sposób luźny też pośmiać się i podyskutować. Czy jako firma Empathy wspieracie startupy w jakiś sposób? Nie mamy programu jako takiego, który wspiera startupy, natomiast jesteśmy obecnie na Startup Weekendach, między innymi Startup Weekend w Szczecinie, który będzie się odbywał, już niedługo tam będziemy, no i tam już mogę zdradzić, że będziemy fundatorem nagrody w postaci audytu technologicznego dla startupu. Widzimy, że jest to bardzo modne, cały temat startupów ostatnio. Realizujemy projekty startupowe. Bardzo często startupy zgłaszają się do nas właśnie takie troszeczkę bardziej technologiczne niż marketingowe, z prośbą o pomoc, o doradztwo, analizę tego od strony technologicznej, od strony integracji, od strony biznesowo-technologicznej. Także jesteśmy obecni i widzimy, jak to wygląda. Tak? Dzięki za rozmowę. Dzięki. Dzięki. Do zobaczenia wieczorem.